Mieszkańcy i władze Mikołowa po raz kolejny wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko planom kolei dużych prędkości, której tory mają przeciąć gminę. Jednak tym razem nie chodzi tylko o sam potencjalny przebieg torów. Zaniepokojenie w Mikołowie budzi coś jeszcze. Spółka CPK chce być współinwestorem w programie Kolei Plus, w ramach którego ma powstać drugi tor z Katowic przez Mikołów do Orzesza Jaśkowic. No i tu żeśmy, tak powiem, wystraszyli się, bo nagle do procedowanego pomysłu i projektu chce się ni stąd, ni zowąd dopisać CPK, o niczym nie informując, o niczym nie rozmawiając, więc niedawno w Mikołowie pięknie koleje wyremontowały wiadukt. Myśmy zrobili tu całe centrum przesiadkowe wokół. Na wiadukcie rzeczywiście jest jedna linia dodatkowa zapewniona, ale to są trzy linie kolejowe, a nie cztery, tak jak chce CPK. Przez Mikołów nie ma najmniejszej możliwości puścić czterech linii kolejowej. Bo skutkowałoby to wyburzeniem 8 bloków znajdujących się nieopodal linii i likwidacją całego terenu przemysłowego z halami produkcyjnymi. W konsekwencji wysiedlonych zostałoby 900 mieszkańców Mikołowa. Władze gminy stanowczo podkreślają, że na dołączenie CPK do projektu Kolej Plus nie ma zgody. To wiązałoby się z szeregiem reperkusji, na które ma wpływ przyjęta nie tak dawno specustawa o przyspieszeniu procesu inwestycyjnego CPK. I to mogłoby się również wiązać z tym, po pierwsze, że najprawdopodobniej CPK chciałoby procedować i realizować inwestycje kolei dużych prędkości przez Mikołów, tak zwaną linią granatową, a to oznacza, że ona szłaby przez środek miasta. Dlaczego spółka CPK chce zostać współinwestorem w projekcie Kolej Plus? Jak tłumaczy jej rzecznik, chodzi o to, że przebieg planowanych torów do CPK na odcinku Katowice-Ostrawa częściowo pokrywa się z już istniejącą infrastrukturą. Nasza propozycja jest taka, i ona jest oczywista i zdroworozsądkowa, żeby te dwie inwestycje na tym odcinku, gdzie mogą się pokrywać, po prostu uzgodnić ze sobą, nałożyć je na siebie, tak, żeby nie dublować infrastruktury. I to jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów, bo to jest zwiększenie efektywności, optymalizacja, jak też dla mieszkańców, bo wtedy dla przeprowadzenia linii kolejowej potrzebujemy mniejszy teren. I jak tłumaczy rzecznik, z czterech torów CPK dwa mogłyby być udostępnione na potrzeby Kolei Plus, co pozwoliłoby zaoszczędzić nie tylko teren, ale i pieniądze. Spółka CPK poinformowała również, że jest tuż przed wyborem wariantu inwestorskiego, a pod uwagę brane są obecnie cztery przebiegi linii. Każdy budzi sprzeciw mieszkańców. Ja osobiście słyszałem pana ministra Korałę, który powiedział, że jeżeli ktoś ma dom z lat 60., to dostanie wypłacone jak za dom z lat 60. Przepraszam, czy to ja chcę sprzedać swój dom panu Korale, czy on przychodzi po mój dom? I w tym momencie nie liczy się zupełnie z naszymi interesami. Tak nie może być, jeżeli pełnomocnik rządu mówi, że zaoszczędził 30 miliardów dla budżetu, to jak on zaoszczędził 30 miliardów dla budżetu, to te 30 miliardów wyjął z kieszeni ludzi, którzy będą wywłaszczani. We wtorkowy poranek mieszkańcy Mikołowa i okolicznych gmin protestowali już po raz 13 w tym roku. Zapowiadają, że będą protestować do skutku. ZTM zrywa kolejne umowy z przewoźnikami. Odwołane kursy lub zmiany w rozkładzie jazdy pasażerów już nie dziwią. Powodem ostatnich ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej jest wypowiedzenie umowy dwóm przewoźnikom, firmom A21 i V-Bus. Te firmy niestety nie realizowały kursów, które były im zlecane. Od wczoraj obowiązuje nowy rozkład jazdy linii 51. Częstotliwość kursowania tej linii to co godzinę. Ogólnie wypowiedzieliśmy umowy na obsługę linii 96, 154, 672, 672N i 231. Także już 5 umów z dwoma przewoźnikami. ZTM stara się łatać dziurawe rozkłady jazdy przy pomocy innych przewoźników. Na przykład realizację kursów linii 672 wzięły na siebie dwa PKM-y, katowicki i sosnowiecki. Nie oznacza to jednak, że te przedsiębiorstwa nie mają swoich problemów. Kierowców brakuje w praktycznie każdym PKM-ie. Każdy jest w stanie zatrudnić kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nowych kierowców. My również to robimy, zatrudniamy cały czas nowe osoby. Natomiast nie jesteśmy w stanie też obsłużyć wszystkich linii, które mamy założone. Dlatego też musieliśmy się wspomóc, podobnie jak inne PKM-y, podwykonawcami.
Jak mówią związkowcy, kierowców brakuje, bo zarobki nie są adekwatne do obowiązków. Samorządowcy z kolei twierdzą, że już teraz dużo płacą za transport publiczny i tu koło się zamyka. Spośród gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii najwięcej pieniędzy na komunikację wykładają Katowice. W 2022 roku, czyli obecnie szacujemy, że to jest kwota 575 zł na mieszkańca. Rok wcześniej to było 513 zł, a dwa lata wcześniej 489 zł, więc to pokazuje, że rzeczywiście z roku na rok te koszty organizacji transportu w przypadku Katowic są coraz wyższe. Niewiele podnoszą się za to zarobki osób, których praca jest niezbędna, żeby komunikacja miejska mogła funkcjonować. Podwyżka dotknęła jednak pasażerów. Od połowy października za tę samą usługę płacą więcej. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wyjaśnia, że transport nie może być tani przy coraz wyższych kosztach wywołanych m.in. inflacją i cenami paliw. Co spowodowało konieczność i zmiany cennika ZTM, ale również wzrost stawki jakby tej składki zmiennej, którą gminy tworzące metropolię, dla których metropolia organizuje ten transport, ona również rośnie. Wiemy, że w przyszłym roku będzie to wzrost około 20%. Wraz ze wzrostem cen nie idą w parze niestety pozytywne zmiany dla pasażerów. Na razie można mówić raczej o tym, że komunikacja funkcjonuje, niż o tym, że się rozwija. Choć i z tym pierwszym bywa różnie, bo nierzadko zdarza się, że ktoś czeka na autobus, który nie przyjedzie. Bez utrudnień na drodze ekspresowej S86, ale na razie tylko w jednym kierunku, z Sosnowca do Katowic. We wtorek 15 listopada drogowcy zakończyli już pracę na tym odcinku. Dostępne są wszystkie trzy pasy. Prace trwają nadal na drodze z Katowic do Sosnowca i potrwają jeszcze do 24 listopada, mimo że powinny się już zakończyć. Powody opóźnienia tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wystąpienie opadów atmosferycznych, co prawda nie było ich zbyt dużo w okresie remontu. Niemniej jednak te, które się w te dni, w które wystąpiły opady, no to były newralgiczne dni dla wykonawcy, bowiem w tym okresie akurat założył wykonanie robót bitumicznych. Koniec prac na jezdni z Sosnowca do Katowic to duża ulga dla mieszkańców, przede wszystkim tego pierwszego miasta. Przez ostatnie tygodnie, jadąc rano do pracy, musieli stać w długich korkach. Pasażerowie autobusów również. Znacząco wpływały na pogorszenie, no można powiedzieć, jakości usług, tak, bo planowość jazdy autobusu zgodnie z rozkładem jazdy to też jest jakość. No niestety opóźnienia były niezależne od nas i one potrafiły momentami dochodzić aż do godziny na danej linii komunikacyjnej, więc no utrudnienia były znaczne, wręcz ogromne. Sosnowieckie PKM zwraca jednak uwagę, że S86 jest drogą o ogromnym natężeniu ruchu i uruchomienie trzech pasów nie rozwiąże wszystkich problemów. Dla upłynnienia ruchu autobusów konieczne byłoby tu wprowadzenie bus pasa. Studenci kierunków medycznych Akademii Śląskiej będą się uczyć zawodu w szpitalu wielospecjalistycznym w Jaworznie. Dziś uroczyście otwarto dla nich oddziały kliniczne. Od października mogą kształcić się na oddziałach chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i onkologicznej, a także chirurgii dziecięcej. Natomiast od przyszłego roku będą to również oddziały urologii i onkologii urologicznej, a także szpitalny oddział ratunkowy. Pierwsze cztery semestry są semestrami teoretycznymi, a następnie od piątego semestru studenci wchodzą do szpitali na zajęcia kliniczne. No i muszą oczywiście przejść każdy etap na każdym oddziale, powiedzmy, swoich zajęć klinicznych. Właściwie studenci, którzy w tej chwili się kształcą, na tym najwyższym roku jest około 50, podzieleni na grupy. Te grupy są bardzo niewielkie na naszej uczelni, bo staramy się, aby nie przekroczały 6 osób. To zaczną tutaj edukację właśnie w szpitalu. Możliwość kształcenia w jaworzyńskim szpitalu to efekt współpracy pomiędzy Akademią Śląską, wcześniej Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, a miastem Jaworzno. Uczelni zależy na tym, żeby studenci odbywali jak najwięcej zajęć praktycznych. I lekarze, i pielęgniarki to jest taki zawód, który musi mieć, czy powinien mieć do czynienia
z pacjentem i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przygotowywać tylko teoretycznie. Również przepisy wymuszają na nas, że trzeba mieć do czynienia z żywym pacjentem. My chcemy, żeby ci nasi lekarze, nasze pielęgniarki to byli w przyszłości również lekarze duszy. Ale korzyści mają mieć nie tylko studenci i uczelnia, ale również pacjenci Jaworznickiego Szpitala. Borykamy się z bardzo dużym brakiem kadr medycznych. Bardzo trudno nam zabezpieczyć prawidłowe udzielanie świadczeń, więc jest to dla nas ogromna szansa na pozyskanie tych nowych ludzi, przyszłych medyków do pracy w naszym szpitalu. Podczas dzisiejszej uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać wykładu wybitnego polskiego kardiochirurga profesora Andrzeja Bochenka. Jak się czuje senior? Ten strój ma dać młodszym osobom odpowiedź na to pytanie. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą zmierzyć się dzięki temu z ograniczeniami, z którymi na co dzień zmaga się osoba w wieku 70 lat. Najgorsze było pokonanie schodów. Dobrze, że mam kulę, która mi pomagała. Mogłam się też troszkę podciągać, nie? Gdy trzymałam barierkę, to bardzo słabe czucie miałam, więc też mocno zaciskałam pięść. Bałam się, że spadnę. Cały sprzęt waży kilkadziesiąt kilogramów. Najcięższa jest kamizelka, która powoduje pochyloną postawę, charakterystyczną dla starszych osób. Ten strój również zwraca uwagę na to, że seniorzy mają swoje potrzeby i drobne zmiany mogą poprawić komfort ich życia. Pokazuje nam, jakie odczucia i jakie ograniczenie ma 70-letni pacjent w podeszłym wieku, który nie jest dodatkowo obciążony chorobami, wielochorobowością bądź jedną chorobą znacznie. Niestety nie jesteśmy w stanie tutaj akurat za stosowaniem tego symulatora wysymulować chociażby otępień, czyli tych zmian związanych z stanem emocjonalnym pacjenta. Natomiast co to daje? Myślę, że pozwala na dostosowanie chociażby przestrzeni publicznej do pacjenta w podeszłym wieku. Te wszystkie ograniczniki stawów i obciążniki na kończyny nie oddają w pełni tego, jak czuje się senior. To tylko próbka, bo starsi pacjenci borykają się z większymi problemami niż te związane z poruszaniem się. W tej chwili u mnie na oddziale geriatrii jest kilku pacjentów 90+. Tacy pacjenci już są, powiedzmy, że normą na oddziałach geriatrii i w POZ-ach. Także no niestety te formy starzenia się są różne. Od takiej formy optymalnej, że pacjent jest sprawny, jest w stanie sam zapewnić swoje podstawowe czynności życiowe, aż do pacjenta leżącego, który wymaga całodobowej opieki, pampersowania, karmienia, pojenia. Takich pacjentów jest coraz więcej, bo żyjemy coraz dłużej. Żeby jak najdłużej żyć w dobrej kondycji, trzeba stosować kilka zasad. Dbać o swoją wagę i dietę, badać się i leczyć na bieżąco oraz być aktywnym fizycznie. To również nauka dla młodych studentów, którzy taki strój mogą wypróbować m.in. na zajęciach z pielęgniarstwa geriatrycznego.